Takich tabliczek z ostrzeżeniami jest na terenie Trzebini bardzo dużo i wciąż ich przybywa. To ostatnie zapadlisko, które powstało przy torach prowadzących do elektrowni. Ma około 8 metrów średnicy i 6 metrów głębokości. Ruch pociągów został wstrzymany, ale jak zapewnia Tauron, nie trzeba się obawiać przerwy w dostawie prądu. Natomiast miasto informuje, że jest to spodziewana reaktywacja dawnego zapadliska. Jednak mieszkańcy mają dużo innych obaw. Katastrofa ekologiczna z tego względu, że nikt nie pomyślał po zamknięciu kopalni o tych wszystkich wyrobiskach pustych, które zostały z eksploatacji w latach międzywojennych jeszcze wcześniej. Była tak zwana płytka eksploatacja, która w tej chwili się mści. Zemściło się już w ubiegłym roku, gdy powstał ten wielki lej na cmentarzu. O sprawie zrobiło się głośno w całej Polsce. Do spółki restrukturyzacji kopalń, która przejęła majątek po zlikwidowanej w 2001 roku kopalni Siersza, mieszkańcy Trzebini mają pretensje, że zwlekano z zajęciem się tym problemem. Czekali do tego czasu, jak zaczęła się seria teraz już tych poszczególnych zapadlisk, we święta, przed świętami i teraz już chyba 38 zapadlisko. W podobnym tonie wypowiadają się władze Trzebini. Ubolewamy, że badania terenów zagrożonych powstawaniem zapadlisk nie rozpoczęły się wcześniej. O to apelował burmistrz już w sierpniu 2021 roku, kiedy pojawiło się jedno z pierwszych zapadlisk na terenie ogródków działkowych. Dzisiaj te ogródki działkowe i znajdujące się tuż obok cmentarz są wyłączone z użytkowania. Jednak takich punktów na mapie jest znacznie więcej, bo ponad 90. Pokazało to spotkanie, podczas którego SRK przedstawiła wyniki badań. Po spotkaniu, które odbyło się 15 lutego, poza tym, że właściwie nie dowiedzieliśmy się nic nowego, został zasiany jeszcze niepokój wśród mieszkańców. Na przykład wskazano ulicę Sportową jako obszar, gdzie występują anomalia i przewidziano go do dalszych badań. Jednak mieszkańcy nie mają żadnych informacji, kiedy to będzie, czy w ogóle takie badania się odbędą. Jednak jest niewielki postęp, bo tuż przy blokach na osiedlu Gaj rozpoczęły się prace nad trwałym wypełnieniem dziur w ziemi, a nie tylko ich zasypywaniem. Od ubiegłego wtorku prowadzone są prace uzdatnieniowe, gdzie firma zaczęła wtłaczać specjalną mieszaninę w wykonane otwory. Z drugiej strony trwająca procedura w rejonie ulicy Górniczej. Wiele zapadlisk powstaje w tych samych miejscach, w których pojawiały się kilkadziesiąt lat temu. Dlatego niektórzy mają wątpliwości, że takie wypełnianie pustek przyniesie długoletni efekt. Wypełnienie tych wyrobisk ograniczy ruch wody, tą dynamikę w górotworze, wymywanie części sypkich z nadkładu. Mieszanina jest mieszaniną wiążącą, więc jak ona się dostanie do wyrobiska, tam zostanie zatłoczona i zwiąże, to praktycznie to jest już, no, powiedzmy na zawsze, na długie, długie, bardzo długie lata. Jak zapowiada SRK, niebawem mają zostać wyłonieni wykonawcy prac na terenie cmentarza.